i Zuzanna Głowacka. Centrum Wspierania Rodzin Swoboda w Poznaniu to
wspólny nasz dzisiejszy cel. Będzie to także możliwość pomocy podopiecznym pracy drugiej. Marina mówi tak, bo dlaczego nie mierzyć wysoko, najwyżej, ponad chmurami są dźwięki, a ponad dźwiękami już tylko niebo, prawdziwa muzyka i wyzwolenie. Proszę Państwa, swoistym wyzwoleniem dla tych dzieci, którymi opiekuje się centrum, jest to, że możemy im ofiarować coś z siebie. Jest z nami przedstawiciel Centrum Wspierania Rodzin Swoboda, pan Jan Muszyński. Panie Janie, prosimy o słowo. Podjął pracę naukową jako adiunkt w Katedrze Literatury Poznańskiej Akademii Muzycznej.
Burak Przemysł zrealizował wiele interesujących projektów. Dziś poprowadzi orkiestrę Przemysław Dojma. Thank you.
Orkiestra i
Tomasz Lisiecki.
oraz Paulina Rosmaniec. Przyjemne sny wyczarowują uśmiech na obliczu cierpiącego. Sen staje się lżejszy, znowu zaczynają dręczyć straszne bóle, wstrząsają nim dreszcze. Gdy afekt ustępuje i bóle zmniejszają się, chory wspomina minione życie. Przesuwa się przed nim dzieciństwo, młodość, ambicje i namiętności. Później, kiedy bóle ustają, jawią się cele życia, który chciał urzeczywistnić, zamknąć w artystycznym kształcie, a który jednak okazał się dla człowieka nieosiągalny. Nadchodzi ostatnia godzina. Dusza opuszcza ciało, by w wiecznych przestrzeniach wszechświata znaleźć najwspanialszej postaci to, czego na ziemi artysta nie mógł spełnić. Mniej więcej, tyle, że woda nas nadmierną egzaltacją treść wiersza przyjaciela Strausa, kompozytora i poety Aleksandra Kutera, wiersza zamieszczonego na pierwszej stronie partytury. Tym razem jednak nie poezja inspirowała muzykę, lecz na odwrót. Wiersz powstał po skomponowaniu poematu. Wiersz ten przetłumaczyła nasza koleżanka, siedząca w Wielkiej Orkiestrze Symfonicznej tej aspiracji, Magdalena Lubocka. Marzeń, prawda?
czar niewinnością strach przykrywa, jak świetlisty czysty dar, widzi każdy zapomniany swego męstwa śmiały chwyt, kiedy dążył był do zmiany młodych sił, dojrzały byt. Na cały czas, poprzez życie ten niejasny, dziwny głód wiódł go, by na samym szczycie nowych marzeń położyć trud. Kiedy stój, świat nagle woła, drogę utonąc w pół, człowiek światu stawiaczony, zawsze w górę, nigdy w dół. Więc nalega, więc się wspina, by osiągnąć święty cel, co to mu rozświetla drogę, wszak jaśniejszy jest niż biel. Szuka wciąż, choć nie wie czego szukać ma i nie wiecie. Czy zdoła to pochwycić nim ostatni wolny cios? Czy ocali sobie życie? Czy skończony jego los? Znakła śmierć młot okrutnie łamie ziemskie ciało w dwóch. W ciszy staje je wreszcie wolny i śmiertelny duch. Już mu brzmi z niego z bezkresu piękny tęsknony ład. Wszechpotężne jest zbawienie. Oto wyzwolony świat. Posłuchajmy razem. Śmierci